Ja na wstępie przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie pogratulować tutaj trenerowi, całej drużynie GKS-u Jastrzębie wygranego meczu oraz całego sezonu, awansu do wyższej ligi, do pierwszej ligi. Także gratulacje, naprawdę jestem pełen podziwu, że Beniaminek tak świetnie sobie radził w tej lidze. I szczególnie na jesień tyle punktów zdobyliście, że i teraz też z meczu na mecz coraz lepiej to wyglądało. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no to w pierwszej połowie za wiele się nie działo na boisku. Zespół Legionowi uważam był częściej w posiadaniu piłki. Natomiast schodziliśmy na przerwę z jednobramkową stratą, ponieważ po raz kolejny tracimy bramkę po stałym fragmencie gry. W drugiej połowie udało nam się po przypadkowej samobójczej bramce udało nam się doprowadzić do remisu. Natomiast zaraz po kilku minutach po raz kolejny straciliśmy gola, później następnego, no i było po meczu. Także co mogę powiedzieć jeszcze? No, już wiadomo, w ostatniej kolejce zespół Legionowi spadł sportowo, już matematycznych szans nie było przed tym meczem i no, było ciężko, tak, podnieść na duchu tych chłopaków. Wielu jest młodych w drużynie, gdzieś tam w kontekście już następnego sezonu sprawdzamy ich przydatność do drużyny. Dzisiaj wyszło w pierwszym składzie 5 młodzieżowców, no i radzili sobie przyzwoicie. No wiadomo, że sporo mankamentów było, no ale uważam, że z meczu na mecz powinni nabierać doświadczenia i powinno być znacznie lepiej. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za miłe słowa i też życzę właśnie wszystkiego dobrego w przyszłym sezonie, bo wiadomo, jak jest ciężko po spadku, jak jest to wszystko ciężko odbudować, nie tylko już sportowo, ale i organizacyjnie. Także naprawdę życzę wszystkiego dobrego w przyszłym sezonie i na przyszłość. No my cóż, ja z tego miejsca chciałem podziękować tym wszystkim, którzy cały czas byli z nami i którzy nam dobrze życzyli. Z drugiej strony, tak może trochę szyderczo powiem, ale powiem, przepraszam tych wszystkich, dla których nie zrobiliśmy awansu już, nie wiem, w 18, w 20 kolejce, a dopiero na 3 kolejki przed końcem. No bardzo mi przykro z tego powodu, ale myślę, że ktoś niekiedy powinien pewne rzeczy przemyśleć, bo nikt nie docenia tego, że ci chłopcy jeszcze 2 lata temu byli już praktycznie zdegradowani do 4. ligi. Kosmetyczne zmiany tylko w zespole spowodowały to, że awansowaliśmy, że biliśmy się w tym sezonie o awans, a nie o utrzymanie, jak było marzeniem wszystkich przed rozpoczęciem sezonu. Połowa drużyny, czy prawie połowa drużyny pracuje fizycznie, niektórzy zjeżdżają, o 4:30 rano wstają, żeby pracować w kopalni. Zarabiają ci chłopcy średnio po 2-2,5 tysiąca złotych. Także myślę, że niektóre słowa niektórych były przedwczesne. Nie boję się powiedzieć, wręcz żałosne. Dziękuję. Dziękujemy za nasze pytania. Do szkoleniowców? Gratulacje. Dziękujemy.